Witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Alan Wysocki. Jesteśmy w redakcji na temat. Z nami jest Tomasz Kucharski. Witaj, Tomku. I zaczniemy naszą rozmowę od takiego pytania. Kim jesteś? Witam serdecznie. Kim jestem? W jakim sensie? Powiedz coś o sobie, dlaczego tutaj z nami jesteś. Myślę, że tak jak zawsze gościa przedstawia prowadzący, tak myślę, że fajnym rozpoczęciem będzie przedstawienie ciebie, a w zasadzie zaczęcie od tego, kto jest twoim ojcem. Kto jest moim ojcem? Ja biologicznym. Generalnie nie używam w ogóle pojęcia na temat tego człowieka, który mnie spłodził, że to jest mój ojciec. To jest po prostu człowiek, który mnie spłodził. W niemieckim jest takie pojęcie, nazywa się Erzeuger, czyli ten, kto cię spłodził. Po polsku ja to przetłumaczyłem na producenta. Moim producentem jest ksiądz katolicki. Czy możesz powiedzieć coś więcej? Skąd jest ten ksiądz? Ten ksiądz... Mogę wymienić nazwisko oczywiście, bo to już jest sądownie zatwierdzone. Nazywa się... W Polsce się nazywał jeszcze... Był przez 4 lata księdzem w Stargardzie, to był jeszcze Stargard Szczeciński w Zachodniopomorskim. Pracował tam w kościele Świętego Jana. Ten kościół jest w ogóle znany z historii gwałconej Kasi. To są Chrystusowcy w Stargardzie. Pracował w Stargardzie w latach 1964-68, ponieważ Chrystusowcy mają... zadanie misyjne, więc są rozsyłani na misję. I w 1968 roku pojechał na misję najpierw do Brazylii, później na wybrzeże Kości Słoniowej, a później do Niemiec, jeszcze wtedy Niemiec Zachodnich, i tam osiadł już na stałe w archidiecezji Paderborn. Archidiecezja jest znana od jakiegoś czasu, ponieważ państwo niemieckie zmusiło wreszcie po raz pierwszy od czasów Adolfa Hitlera Kościół katolicki w Niemczech został zmuszony do opublikowania swoich finansów. I okazało się, że archidiecezja Paderborn, dla której pracuje mój producent, jest najbogatszą archidiecezją na świecie i posiada majątek w wysokości 7 miliardów euro. Czy wiesz może, jak doszło do tego, że ksiądz poznał twoją mamę? Wiem, jak do tego doszło. Moja matka miała wtedy 19 lat. Mieszkała też w Stargardzie. I śpiewała w chórze u Chrystusowców w kościele Świętego Jana w Stargardzie. I tam się po prostu poznali, bo z tego, co pamiętam, został przydzielony jako opiekun dla chóru od strony kościoła. To w takim razie ksiądz poznał się z twoją mamą. Doszło do tego, że... Kiedy w zasadzie doszło, czy wiesz może, kiedy doszło między nimi do zbliżenia, czy do jakiegoś zaciśnienia tej relacji, w wyniku której jesteś tutaj? Z tego co wiem, oni sobie przypadli od początku do gustu. Trzeba pamiętać o tym, że moja matka miała wtedy 19 lat, a miał 31. Co jest generalnie dosyć typowe w takich związkach, że ksiądz jest... z reguły sporo starszy od parafianki, z którą się zadaje. Przypadli sobie do gustu od początku, z tego co wiem, i mieli romans przez 4 lata, o czym się dowiedziałem dopiero sporo po 40. No właśnie, powiedz trochę o swoim dzieciństwie. Czy ty też się wychowywałeś w Stargardzie? Jak wyglądał twój dom, w którym spędzałeś te pierwsze lata? Ja się wychowałem w Stargardzie w bardzo katolickiej rodzinie. Jeszcze wtedy sam byłem bardzo wierzący. Z przekonania chodziłem regularnie do kościoła. Moja rodzina chodziła regularnie do kościoła. Wszyscy byliśmy bardzo praktykującymi katolikami. Mój dziadek na przykład... chodził w niedzielę na 3 msze. Chodził do jednego kościoła rano, bo to była jego parafia, chodził do drugiego kościoła, ponieważ tam się tak ładnie odprawia, właśnie do Chrystusowców, do Świętego Jana. I chodził do trzeciego kościoła, bo tam najlepiej było słychać. Co mu nie przeszkadzało wieczorami oglądać filmy dla dorosłych, gdzie nas wyganiał z pokoju, bo mówił, że to nie są filmy dla dzieci, a później sam cichcem oglądał takie filmy. I myślę, że To zachowanie mojego dziadka pokazuje doskonale, na czym polegał katolicyzm, nie tylko w tej rodzinie, ale w ogóle na czym polega katolicyzm w polskim społeczeństwie. To jest po prostu jedno wielkie zakłamanie. Wszyscy chodzą do kościoła, wszyscy udają świętych, wszyscy udają, że wierzą i niby przestrzegają reguł, które im narzuca ich religia. Tak naprawdę to jest jedno wielkie zakłamanie, jedna wielka hipokryzja, bo robią zupełnie coś innego. I tak również było w mojej rodzinie, gdzie praktycznie wszyscy znali księdza, wszyscy widzieli, kim on jest. Wszystkie ciotki go znały, moi dziadkowie go znali. I kiedy ja się urodziłem, byłem tak bardzo podobny do niego. Wszyscy wiedzieli, czym jestem dzieckiem i wszyscy trzymali buzię na kłódkę. Zanim do tego przyjdziemy, bo o to też będę chciał zapytać, powiedz trochę o twojej relacji z mamą. Czy mieszkałeś z ojczymem? Czy jak to wyglądało? Na początku moja matka była mężatką. Była już w trzecim miesiącu ciąży, kiedy wyszła za mąż. I jak ja się urodziłem i później się wychowałem obok tego człowieka, byłem cały czas przekonany, że to jest mój ojciec. Nic mi innego nie przyszło do głowy nigdy. Nie miałem żadnych wątpliwości. Małżeństwo mojej matki się rozpadło. Ten człowiek odszedł, jak ja miałem 7 lat. Do dzisiaj noszę jego nazwisko. Ale dla mnie to był zawsze mój ojciec. Ja nie miałem nigdy żadnych wątpliwości, kto jest moim ojcem. Powiedzmy do 20 roku życia, kiedy się wychowałem w tej rodzinie i byłem w tym środowisku, nawet nie zadawałem sobie pytania, że istnieje jakakolwiek inna możliwość. To generalnie to jest tak, że jak się siedzi w środku jakiejś historii, to jest trudno naprawdę ją obiektywnie ocenić. Ma się tylko subiektywne odczucia i nawet jak się ma czasami dowody prosto przed oczami, to się ich po prostu nie widzi albo się je źle wartościuje. Dopiero kiedy wyjechałem z Polski, odsunąłem się od tego całego środowiska, przeniosłem się do Niemiec. Dopiero wtedy zaczęły do mnie dochodzić pewne rzeczy, które tkwiły gdzieś tam w pamięci, w przeszłości, ale których nie analizowałem. Dopiero właśnie ten dystans od rodziny, od tego katolickiego środowiska mi pozwolił na jeszcze raz przemyślenie i przeanalizowanie pewnych faktów z mojego życia. A miałeś może w tym okresie młodości, wczesnej kontakt jakiś z tym księdzem? Nie wiem, w kościele może? Miałem kontakt, to był rzadki kontakt. On już wtedy żył za granicą. Chyba pierwszy raz się spotkaliśmy, jak miałem 14 lat. Pamiętam, on przyjechał do nas w odwiedziny. Był u nas chyba z 2 czy 3 dni. Przyjechał też ze swoimi znajomymi, Niemcami. Ale to był dla mnie wujek. Ja się zwracałem do niego wujku. Matka mi zawsze tłumaczyła, że to jest jej dobry przyjaciel. I tak się poznaliśmy pierwszy raz. Pamiętam, że ten człowiek nie zrobił na mnie jakiegoś pozytywnego wrażenia. Nie był ani w jakiś sposób serdeczny, ani był taki bardziej, bym powiedział, co jest też uważam typowe dla księży. Oni się uważają po prostu za kogoś szczególnego, za szczególne osoby, wybrane przez samego Boga. I on się zachowywał też w ten sposób. Pamiętam taką małą historię, kiedy jechaliśmy samochodem. To był biały Mercedes, on siedział z przodu, nie mieliśmy miejsca w tym samochodzie, ja musiałem siedzieć u niego na kolanach. I on wtedy był bardziej zatroskany o to, że mu pogniotę spodnie, niż o to, że w ogóle ja jadę tym samochodem, czy w ogóle jak możemy jechać bezpiecznie i się zmieścić. Kiedy pojawiły się jakieś pierwsze takie podejrzenia, bo powiedziałeś o tym, że byłeś bardzo podobny po urodzeniu, że od początku było to podobieństwo. Czy było coś jeszcze, co budziło takie twoje wątpliwości? Pierwsze podejrzenia pojawiły się tak dopiero około 25 roku życia, kiedy ja już byłem 5 lat w Niemczech. Byłem wtedy żonaty, dużo rozmawialiśmy z moją żoną. Oczywiście też o naszych historiach, jak nasze życie przebiegało, o naszych rodzicach. I w czasie tych rozmów ona mi zaczęła zwracać uwagę na pewne szczegóły z mojego życia i stawiając mi pytania, zmuszała mnie do analizowania pewnych historii. Na przykład takiej historii, że moja matka miała obchodziła imieniny. Jak to się w Polsce imieniny obchodzi, to jest zawsze najważniejsze święto. I te imieniny były zawsze 5 grudnia, wiem doskonale, bo 5 grudnia jest Mikołaja, więc każde dziecko czeka na Mikołaja. I wtedy zapraszała koleżanki do siebie i mnie wołała zawsze do pokoju. Chodź Tomuś, przedstaw się wszystkim, powiedz dzień dobry. I te wszystkie koleżanki chichotały i mówiła, czemu on jest taki podobny do tego księdza. Mhm. I ja nigdy nie rozumiałem tego dowcipu jako dziecko, nie wiedziałem, o co chodzi. To była jedna z historii. Inna historia to była, że moja matka nosiła zawsze zdjęcie tego księdza w portfelu. Nigdy swojego byłego męża, ani mojego ojca, o którym myślałem, że jest moim ojcem, tylko zawsze tego księdza. To było dla mnie też dziwne, ale ja się jako dziecko się nie zastanawiałem też nigdy nad tym. Kolejną historią było to, że na przykład jej ulubionym filmem były Ptaki ciernistych krzewów. I któregoś razu, kiedy ten film był powtarzany po raz kolejny w telewizji, ona wstała i powiedziała, to jest film o mnie, to jest historia mojego życia. I pamiętam, że z moją siostrą siedzieliśmy wtedy i się śmialiśmy, mówiliśmy, co ty za głupoty wygadujesz. Po prostu to nie docierało do nas, co ona nam chce powiedzieć, czy co ona właśnie powiedziała. Zanim zacznę pytać dalej o ten moment konfrontacji, czy takiego powiedzenia sobie wprost, że coś jest nie tak, powiedz mi, jak się czułeś, kiedy zacząłeś nabierać tych wątpliwości? Bo to jest dla wielu osób wciąż taka dość abstrakcyjna kwestia, jakby być synem księdza, ale mam na myśli, jak się czujesz w kontekście takiego, to jest trochę kryzys tożsamości, mam wrażenie, że nagle masz 25 lat i nie wiesz, kto jest twoim ojcem. To w moim... Te historie dzieci księży są bardzo różne. Dzieci czasami się dowiadują od początku, kto jest ich ojcem. Czasami jest to im przekazywane przez matkę, czy przez środowisko w jakiś sposób. U mnie to było też kompletnie inaczej, ponieważ ja o niczym nie wiedziałem przez bardzo, bardzo długi czas. I to też nie było tak, że ja się nagle o tym dowiedziałem. To był bardzo długi proces, który trwał całymi latami. Także ja miałem czas, żeby się oswoić z tą myślą. Analizowałem za i przeciw, która historia jest bardziej prawdopodobna. Czy pan Kucharski jest moim ojcem, czy może jednak ten ksiądz jest tym, który mnie spłodził. I z czasem po prostu tych wątpliwości było coraz więcej. Próbowałem z tym konfrontować matkę. Moja matka wszystkiemu zaprzeczała. No ale po sprawach sądowych, kiedy zmusiliśmy księdza do testu genetycznego, było jasne, że to on mnie spłodził, ale to też nie było dla mnie żadnym zaskoczeniem. Już wtedy pamiętam, że moja adwokatka do mnie dzwoniła, bo już miała wyniki testu. Się pytała, co robi, żebym usiadł na wszelki wypadek. Ja akurat byłem na mieście, więc usiadłem grzecznie na ławce, na przystanku i ona wtedy to mnie wysłała mi zdjęcie z wyniku testów. Dlaczego w ogóle postanowiłeś drążyć tę sprawę? No niektórzy mają wątpliwości, różne podejrzenia, nie dotykają tego przez całe życie, no a ty jednak postanowiłeś nie tylko te wątpliwości zbadać, to jeszcze je skonfrontować. To jest... Może właśnie chodzi o poczucie tożsamości, o to, kim się jest, bo wiele dzieci księży nie konfrontuje się z tym z wielu różnych powodów. Generalnie z takiego powodu, że to nie jest żadna przyjemność, że to wymaga wiele samozaparcia, wiele siły, wiele cierpliwości, niestety też wiele pieniędzy. W moim wypadku było tak, że ja, jak miałem te pierwsze podejrzenia i mając 30 lat, wtedy pojechałem do matki się spytać, czy to rzeczywiście tak jest, że ten człowiek mnie spłodził. Moja matka temu wszystkiemu zaprzeczyła. Ja miałem 30 lat wtedy i doszedłem do wniosku, że okej, to w takim razie, jeżeli ona mi zaprzecza, w tym wieku, to znaczy, że ja się pomyliłem. To znaczy, że zrobiłem coś nie tak, gdzieś coś przeoczyłem i sobie coś ubzdurałem. Ale to mi w ogóle nie dawało spokoju. Zostawiłem to na parę lat, to były takie etapy właśnie, że się to zostawiło na parę lat, później się do tego wracało znowu, później się znowu to zostawiało, żeby dać sobie spokój. Pamiętam, że był taki moment, kiedy sobie powiedziałem, okej, jeżeli ten człowiek jest naprawdę, jeżeli on mnie spłodził, to, jeszcze byłem wtedy wierzący, to on i tak dostanie swoją karę, tak? Jak umrze, to go Bóg osądzi. Dzisiaj wiem, że to jest kompletna bzdura. Nie ma czegoś takiego w ogóle. Jeżeli sobie sami nie wywalczymy sprawiedliwości, to nie będzie żadnej sprawiedliwości. Nikt jej nam, za nas nie wywalczy. W tym czasie również, to były lata 90. zeszłego wieku już, internet rozwijał się coraz lepiej, można było coraz więcej informacji znaleźć w internecie. I ja miałem takie fazy, że 2-3 lata dawałem sobie z tym spokój, a później mi coś nachodziło i kilka tygodni spędzałem w internecie, szukając danych na temat tego księdza. I rzeczywiście w 2013 znalazłem jego książkę, którą on napisał. Tajemnicza Afryka chyba jest tytuł po polsku, jest też polskie wydanie. Ja znalazłem niemieckie wydanie tej książki. I tam miałem pierwszy dowód w ręku, że coś się nie zgadza w tym, co mi moja matka mówiła. Bo w tej książce było napisane, że ksiądz Marks opuścił Polskę w 1968 roku. A wcześniej, kiedy ja się zwracałem do niego przez adwokatów, on cały czas twierdził, że opuścił Polskę w 1967, a skoro ja jestem rocznik 1969, to on nigdy nie mógł mnie spłodzić, ponieważ już wtedy był w Brazylii. Ale ta książka była pierwszym dowodem na to, że opuścił Polskę w 1968, a ja się urodziłem w styczniu 1969. Więc prawdopodobieństwo, że mnie spłodził, już było bardzo duże. I to był pierwszy w ogóle jakikolwiek dowód, z którym ja w ogóle mogłem coś prawnie zrobić. No właśnie, miałeś potrzebę odkrywania swojej tożsamości. Czy spodziewałeś się, że już jakby konfrontując się z tym ogromnym ładunkiem, wylądujesz w sądzie i to jeszcze jako osoba nieposzkodowana? Ja nie chciałem doprowadzić do żadnych spraw sądowych. Ja się chciałem z nim po prostu dogadać prywatnie, na zasadzie spotkajmy się, dogadajmy się, wyjaśnijmy sobie pewne sprawy, w razie czego zróbmy test genetyczny. Ty będziesz miał pewność, ja będę miał pewność. Jeżeli ty mnie nie spłodziłeś, to ja ci dam święty spokój, nie będzie żadnego problemu. Ale ponieważ ja znałem jego wcześniejsze reakcje, gdzie on w latach 90. kompletnie wszystkiemu zaprzeczał, nie przyjmował moich listów, nie chciał ze mną rozmawiać, więc po tym jak odkryłem jego książkę, to mu napisałem faks, że znalazłem twoją książkę, mam pierwszy dowód w ręku i lepiej będzie dla nas, jak się spotkamy, a jak się ze mną nie spotkasz, to ja się spotkam z twoim biskupem, z dziennikarzami, jak trzeba będzie. I zobaczymy, co wtedy zrobisz. I on wpadł w taką panikę wtedy, że zatrudnił wypasioną kancelarię adwokacką. Jego adwokaci napisali do policji kryminalnej. Policja mnie wezwała, zaczęła mnie ostrzegać, grozili mi sprawą sądową. I ponieważ wziął adwokatów i również zatrudnił, poinformował policję kryminalną, myślał, że mnie tym wystraszy, że ja sobie dam z tym spokój. Ja sobie nie dałem z tym spokoju, napisałem drugi faks, e-maile, nie tylko do niego, ale również do jego całej parafii, do zarządu parafialnego. I on wtedy wiedział, że ja już nie odpuszczę. Mhm. Przychodzi ten moment, kiedy dowiadujesz się, że ta sprawa wylądowała w sądzie, że jest zawiadomiona policja. Miałeś taką myśl, cholera, co ja zrobiłem, a może było ci smutno, byłeś zły. Jakie były twoje emocje wtedy? Znowu dopytam o te emocje. A może w ogóle nie było tych emocji? Nie, może były emocje. Bez emocji pewnie bym nie był w stanie tego prowadzić, ale to nie były emocje na zasadzie, co ja zrobiłem, tylko to było działanie na zasadzie, ja generalnie działam w ten sposób, że zanim to coś zrobię, to staram się przewidzieć efekty tego, co robię i być konsekwentnym i zdawać sobie z tego sprawę, jeżeli zrobię krok A, to muszę zrobić też krok B. Bo nie osiągnę mojego celu, a moim celem było doprowadzenie do tego, żeby sprawdzić, czy on jest naprawdę tym, który mnie spłodził. Nie doszło nawet do pierwszej sprawy sądowej, bo pierwsza sprawa sądowa czy pierwsze postępowanie sądowe wyglądało w ten sposób, że jego adwokaci napisali do sądu w Niemczech pismo o wydębienie tak zwanego wyroku zaocznego. To jest taki wyrok, gdzie właściwie jedna strona pisze do sądu, przedstawia swój obraz sytuacji i sędziowie wtedy wydają wyrok zaoczny i później jest czas, żeby się przygotować do rozprawy i później się odbywa prawdziwa już rozprawa sądowa, na której sąd decyduje, gdzie jest racja, po czyjej stronie. I jego adwokaci napisali wtedy pismo, co jest dla mnie, w tej całej historii to jest dla mnie do dzisiaj największym szokiem. Napisali całe pismo, takie pismo, że to jest ksiądz katolicki, on nigdy nie miał żadnego związku z żadną kobietą. On nigdy nawet nie miał seksu w życiu. I sąd niemiecki w składzie 3 sędziów uwierzył tym pismom i wydał wyrok zaoczny, że mi się nie wolno wypowiadać na temat tego księdza, że najprawdopodobniej on jest moim ojcem, czy w ogóle, że jest moim ojcem. No tak, ale ostatecznie jednak ten test został wykonany i to ojcostwo zostało potwierdzone. Jak to się dalej ciągnęło? Do tego bo to też nie było tak, że to były 2-3 sprawy w ciągu 2 tygodni i dziękuję, do widzenia. Do tego prowadziła bardzo długa droga. To też pokazuje, ten przypadek pokazuje, jak funkcjonuje Kościół katolicki, którego ja nie nazywam Kościołem katolickim, tylko dla mnie to jest koncern watykański, to jest olbrzymia międzynarodowa firma. Większość katolików sobie nawet nie zdaje z tego sprawy, jak ta firma funkcjonuje. Ze swoimi adwokatami, ze swoimi kancelariami, ze swoimi filiami na całym świecie, ze specjalnymi układami z państwami, takimi jak Konkordat na przykład w Polsce, które stawiają tą organizację ponad prawem, co jest kompletnym skandalem. I to było również tak, że biskup niemiecki pomógł po prostu temu księdzu uciec do Francji, żeby on nie musiał robić testu genetycznego. My go i tak znaleźliśmy we Francji. Czy może ja go znalazłam? I niestety biskup już nie miał wyjścia, nakazał mu zrobić ten test i on rzeczywiście poddał się temu testowi. I test wyszedł pozytywny. Zanim dopytam, co czułeś, kiedy faktycznie ta informacja do ciebie dotarła, to zapytam o to, czy faktycznie było warto toczyć te batalie, bo jeszcze inaczej, ile cię to kosztowało emocjonalnie, czy też finansowo? To jest, czy warto było toczyć taką batalię? To właściwie wracamy do pytania o tożsamość, bo wtedy, kiedy ja miałem te ataki panicznie, czy dziko szukałem w internecie informacji na temat tego księdza, ja wiedziałem w pewnym momencie, że jak nie wyjaśnię tej sprawy, to mnie to zażera od środka, to mnie to po prostu zniszczy kompletnie. Ja wiem od innych dzieci księży, że oni sobie z tym nie radzą, oni to zostawiają, chodzą na terapie psychoterapeutyczne i tak sobie nie są w stanie z tym poradzić. Ostatnio napisała do mnie kobieta właściwie, mężatka z dzieckiem, która sobie z tym nie radzi i jej małżeństwo się rozpada. To są rzeczy, które się zdarzają bardzo często i ja wiem, że w moim przypadku ja widziałem, że jeżeli ja tego nie rozwikłam, to ja sobie też z tym nie poradzę. I to mnie też motywowało do tej całej sprawy, żeby mieć jednoznaczną odpowiedź. To jest, kiedyś pamiętam, kolega mi tłumaczył, że w dzieciach jest coś takiego, że oni muszą wiedzieć, kto jest ich rodzicem. To widocznie to jest jakaś biologiczna zależność albo jakiś biologiczny przymus. I to mnie też motywowało do tej sprawy. To był jeden punkt, który mnie najbardziej motywował i drugi to było poczucie sprawiedliwości. Ja wiedziałem, że to jest człowiek, który stoi w centrum społeczeństwa, powiedzmy w nimbie świętości, jest podziwiany przez całą parafię, jaki to jest wspaniały ksiądz, a ja wiedziałem, ile brudu on ma za paznokciami. I powiedziałem sobie, że ja tego tak nie zostawię. ta sprawa pochłaniała, domyślam się, większość twojego czasu i twojego życia. Czy kiedy udało się to rozwiązać, wykonać ten test, potwierdzić to ojcostwo, nie miałeś trochę takiego uczucia, że okej, to co teraz? Temat w zasadzie już tożsamość ustalona, to jest twój ojciec i co dalej? To się tak nie skończyło, bo te wszystkie procesy sądowe trwały latami. On się uchylał od tego testu, a im bardziej się uchylał, tym bardziej wskazywało to na to, że on wie, dlaczego on się uchyla. I również sądy doszły do wniosku, ponieważ on tak kręci, to ojcostwo i tak zostanie uznane, nawet jeżeli on nie zrobi tego testu. I ja właściwie miałem czas, żeby się oswoić z tą myślą, że to jest człowiek, który mnie spłodził i on po prostu kręci, żeby się wywinąć od odpowiedzialności. Więc kiedy przyszedł wynik testu, to nie było dla mnie jakimś wielkim zaskoczeniem. To nie był dla mnie jakiś szok. To było po prostu potwierdzenie tego, o co ja walczyłem przez lata. Ja nie odczuwałem tego jak jakiejś wielkiej niespodzianki. Wręcz powiedziałbym jako ulgę, ponieważ wreszcie miałem czarno na białym i on się już nie mógł od tego wywinąć. Ale ktoś złośliwy czy bardziej sprzyjający Kościołowi może powiedzieć, że są różne rodziny, gdzie nie ma ojca i to niekoniecznie musi być ksiądz. Jak bycie dzieckiem księdza, czy to w ogóle jakkolwiek wpływa na zdrowie psychiczne, na dobrostan emocjonalny? Bo pytam też, bo mówisz, że masz kontakt z innymi dziećmi duchownych. Czy to faktycznie robi jakąś taką różnicę, której my nie widzimy jako osoby, które tego nie doświadczają? Ten argument o tym, że właściwie o co ty walczysz? Przecież jest tyle dzieci, które się wychowują bez ojca. Słyszałem już wiele razy. Różnica jest zasadnicza. Przede wszystkim taka, że księża, którzy mają dzieci, są chronieni przez międzynarodową organizację, która ma mnóstwo pieniędzy, która ma mnóstwo wpływów politycznych, która jest postawiona ponad prawem, tak jak powiedziałem. Ci ludzie mogą się wywinąć od swojego ojcostwa, jeżeli tylko chcą. Jest strasznie trudno doprowadzić księdza przed sąd, który nie chce uznać ojcostwa. Kolejną różnicą jest to, o czym pisał jeden krytyk Kościoła katolickiego, że co też potwierdza na przykład Międzynarodowa Organizacja Dzieci i Księży Katolickich, Copping International, że to jest gwałt na psychice dziecka. Stawianie dziecka w takiej sytuacji to jest psychiczne znęcanie się przez lata. Wiele dzieci księży właśnie sobie z tym nie radzi, bo te dzieci, nawet jeżeli wiedzą, kto jest ich ojcem, to mają przykaz bardzo często od własnych matek, również od tych księży, ich ojców, jak również od całego katolickiego otoczenia, żeby trzymały buzię na kłódkę, żeby się nigdy nie przyznawały do tego, kto jest ich ojcem. To jest olbrzymie obciążenie dla psychiki dziecka, które się odbija później na całym życiu w przyszłości. A z jakimi reakcjami spotykasz się, kiedy rozmawiasz z kimś, mówisz komuś, jestem synem księdza? Jaka to jest reakcja? Reakcje są różne. Generalnie całe moje środowisko, otoczenie wie doskonale, że jestem dzieckiem księdza katolickiego. Oni wszyscy, znając moją historię, wiedzą, jak to realnie wygląda. Ja nie mam z tego powodu żadnych minusów jakichś w życiu wielkich. Jeżeli spotykam kogoś nowego, to czasami jest duże zaskoczenie na zasadzie, naprawdę dzieci księży istnieją, ale znam też historię, gdzie chłopak, który dostał dobrą pracę w Brukseli, jak tylko się przyznał, że jest synem księdza, to ją stracił, ponieważ jego szefowa była praktykującą katoliczką i go zwolnił. Uraziło jej uczucia religijne. To nie było oficjalnie powiedziane, bo coś takiego jest zabronione, ale okazało się, że generalnie z tego powodu on stracił pracę na przykład. Rozmawiałem też z dziewczyną, która mówiła, że ona jak tylko się przyznawała do tego, że jest córką księdza, to miała tak nieprzyjemne sytuacje w życiu, że ona tego nigdy więcej nie zrobi. A gdybyś mógł poza salą sądową usiąść z tym księdzem i z nim porozmawiać, czy cokolwiek byś mu powiedział? Bo na początku naszej rozmowy użyłeś bardzo mocnych słów, nazwałeś go producentem. Zastanawiam się, czy jest coś, co chciałbyś mu powiedzieć? Czy temat już jest dla ciebie zamknięty poprzez ten test? Ostatni raz, jak się widziałem z tym księdzem, to był człowiek, do którego do dzisiaj nic nie dotarło. To jest taka, podejrzewam, to wychowanie w tych fabrykach seminaryjnych, tych młodych mężczyzn, do dzisiaj się niewiele zmieniło. Chodzi generalnie o to, że tym ludziom się wmawia cały czas, że wy jesteście wybrani przez Boga, wy jesteście wybrani do głoszenia Słowa Bożego i wszystko inne jest nieważne. To są tak zwane szkody uboczne, czyli collateral damage, jak to się mówi w języku militarnym. Więc jeżeli taki ksiądz robi dziecko, to generalnie to jest taka szkoda poboczna, ale to nie jest jego problem. Jego problemem jest głosić Słowo Boże. Tak było kiedyś też w wywiadzie, gdzie jeden ksiądz poszedł do biskupa i powiedział, że słuchaj, ja mam dziecko, co ja mam teraz z tym zrobić? A biskup mu jasno powiedział, to nie jest twój problem. Twoim problemem jest głoszenie Słowa Bożego, do tego zostałeś wybrany. I tak są wychowani ci księża. I w moim wypadku ten człowiek, on do dzisiaj twierdzi, że on nic złego nie zrobił, że on miał do tego prawo. Przytoczył mi dwa argumenty, że przecież ja się urodziłem, kiedy moja matka była już mężatką, więc to go zwalniało ze wszelkich obowiązków rodzicielskich, co też Kościół potwierdza w swoim oficjalnym piśmie papieża Benedykta XVI, że taka możliwość istnieje, jeżeli dziecko księdza rodzi się w małżeństwie czy w jakimś związku lub jakiś mężczyzna przejmie ojcostwo, to ten ksiądz jest automatycznie zwolniony ze swoich obowiązków rodzicielskich, co jest kompletną hipokryzją oczywiście. I drugim argumentem, który ten ksiądz przytoczył, powiedział: moje grzechy już mi zostały dawno odpuszczone, więc o co ci chodzi, człowieku? I przytoczył jeszcze trzeci argument. Przecież ty jesteś ochrzczony. Czemu ty walczysz przeciwko Kościołowi? Ten człowiek nic nie zrozumiał do dzisiaj. Więc jeżeli mnie pytasz, co ja miałbym mu do powiedzenia, ja mu nie mam nic do powiedzenia. A innym dzieciom? Osób duchownych? Innym dzieciom, dzieci księży mogę tylko powiedzieć, walczcie o swoje prawa. Nie chowajcie się z tym. To was niszczy i to was będzie niszczyć, jak sobie tego nie uporządkujecie i nie załatwicie tych spraw. To kosztuje dużo siły, dużo samozaparcia. Niestety kosztuje też dużo pieniędzy, ale z tym sobie można akurat poradzić. To jest też punkt, którego kompletnie nie rozumiem, bo wiele dzieci księży po prostu zamyka się z tą informacją czy z tą swoją tożsamością i nie przyznaje się do tego. I jak długo te dzieci księży nie będą oficjalnie mówiły, kim są ich ojcowie, to będzie dalej trzymane w tajemnicy. To będzie takie społeczne tabu, które mamy do dzisiaj. Rzadko kto przyznaje się, ja nie wiem, z tego co ja wiem, jestem chyba w Polsce jedynym, który oficjalnie się przedstawia imieniem i nazwiskiem i mówi, że jest synem księdza katolickiego. Za granicą też nie jest wielu takich ludzi. Za granicą to jest może trochę bardziej tolerowane, czy ma się trochę mniej minusów. W Polsce widocznie to jest tak ekstremalne wbrew pozorom naszym konserwatywnym społeczeństwie. Ale jak długo te dzieci nie podniosą głosu, nie powiedzą oficjalnie, że chcą dochodzić swoich praw, tak długo się nic nie zmieni. Ja mogę tylko dzieciom księży polecić, zróbcie coś z tym. Myślę, że tym apelem o to, żeby coś z tym zrobić i tym apelem o odwagę możemy zakończyć naszą rozmowę. Szanowni Państwo, gościem na temat był Tomasz Kucharski, którego na początku przedstawiliśmy jako syna księdza, ale myślę, że przedstawienie go jako bardzo odważnego człowieka będzie bardziej adekwatne. Ja nazywam się Alan Wysocki i dziękuję bardzo, że byli Państwo z nami.